Dzień dobry, Waldemar Janiak, firma KWS. Tak jak obiecaliśmy, postaram się odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się w trakcie webinaru dotyczącego otwaszczania plantacji buraka. Dodatkowo odpowiem na pytania, które otrzymałem telefoniczne a dotyczące nawożenia plantacji. Pierwsze z nich dotyczy hmm, preparatów zawierających triflu sulfuron. O jakich dawkach mowa jako negatywnie oddziaływujące na buraki we wczesnych fazach? Mam doświadczenie z 10 gramami i nic się nie dzieje. We wczesnych fazach buraka, w idealnych warunkach pogodowych, dawka nawet 20 g tej substancji czynnej nie powoduje fitotoksyczności. Ja jednak radziłbym zastosowanie 13 gram i w ewentualnej powtórce, w drugim zabiegu, 10 gram. Należy pamiętać, że największe niebezpieczeństwo uszkodzenia siewek przez triflu sulfuron występuje w momencie niskich temperatur. Jeśli temperatury nocą mają spaść poniżej zaraz stopni, nie zalecałbym stosowania tych preparatów. W takich warunkach poleciłbym Podzielenie tej pierwszej dawki na dwa zabiegi. Pierwszy wykonać w danym momencie, następny po upływie 2-3 dni. Jednak do żadnych z tych dwóch zabiegów nie należy dodać preparatu zawierającego triflusulfuron, gdyż dodatek nawet 10 gram tej substancji czynnej spowoduje fitotoksyczność. Także podsumowując, gdy temperatury nocą mają spadać, poniżej 0 stopni, nie stosujemy preparatów zawierających trifluzulfuron. Drugie pytanie, jak w kosztach na hektar wychodzi technologia Conviso Smart, to jest nasiona plus herbicyt. Także jedna jednostka odmiany Smart Gladiata to koszt 1400 zł, oczywiście na jeden hektar najczęściej, najczęściej stosowana norma wysiewu to 1,2 jednostki siewnej, czyli koszt nasion na hektar to 1680 zł. Do tego należy dodać 1 litr preparatu Konwizuan, 255 zł, czyli koszt uprawy w tej technologii na hektar to 1935 zł. Porównując ten system do programów oferowanych przez firmy chemiczne po wycofaniu Desmedifanu, składające się z czterech do pięciu zabiegów z mieszaninami herbicydów plus nasiona tradycyjne, to okaże się, że, te, te, że koszt tych technologii okazuje się podobny. Z tym, że w systemie Convizo Smart mamy tylko dwa zabiegi. Samo siewy rzepaku odmian Clearfield nie zostaną zwalczone, czyli poprawka triflu sulfuronem, dopóki nie zostanie wycofany. Samosiewy rzepaku odmian Clearfield nie zostaną zwalczone preparatem zawierającym triflusulfuron. Jeśli na plantacji po zastosowaniu tej substancji samosiewy rzepaku zostały zwalczone, znaczy się, że były to samosiewy pochodzące z odmian klasycznych, które były uprawiane na tym polu w latach ubiegłych. Triflusulfuron zwalcza tylko samosiewy odmian konwencjonalnych, tak jak preparat Convizo One, który zwalcza w 100% takie samosiewy, nawet jeśli będą one przerośnięte, będą miały 6-8 liści, i nawet w dawce połowicznej. Natomiast jeśli chodzi o uprawę odmian Smart na polach, na których wcześniej były uprawiane na których wcześniej był uprawiany rzepak Clearfield. Generalnie nie zalecamy uprawia, uprawy buraków w technologii Comvizosmart na polach, na których w zmianowaniu występował rzepak Clearfield. Jednak jeśli plantator zdecyduje się na uprawę na takim polu, to chcąc zwalczyć te samosiewy, powinien zastosować połączenie, połączenie metod mechanicznych i, i chemicznych zwalczania tego chwastu, czyli po zbiorze przedplonu należy wykonać płytkie uprawki, które przyspieszą kiełkowanie nasion tych, tych, tego rzepaku. Następnie po skiełkowaniu tych roślin, należy na przykład wykonać płytką orkę, aby je zniszczyć. Podczas po uprawie przedsiewnej, odczekujemy 3 dni, wykonujemy siew. Następnie możemy odczekać 1 do 2 dni, 3 dni i wykonać zabieg preparatem zawierającym glifosat w dawce. 1-2 litry. Oczywiście przed takim zabiegiem należy zlustrować plantację, aby na pewno buraki nie wschodzą. W szczególnych przypadkach przy odpowiedniej wilgotności gleby do tego zabiegu możemy dodać preparat zawierający metamitron w ilości nie mniejszej niż 700 g. Dzięki temu będziemy mieli także efekt działania. Odglebowy na te, na te samosiewy. Natomiast po wschodach buraków możemy jedyną substancją skuteczną na samosiewy Clearfield to jest metamitron. Tak, jak mówiłem, w ilości nie mniejszej niż 700 gram Po dodaniu adjuwanta olejowego, tutaj trzeba dodać, że te samosiewy muszą być zwalczane w fazie liścieni. Kolejne pytanie. Czy z odmian SMART możliwe jest powstawanie burakochwastów, wystrzałów? Czyli, yy, czyli tak, z odmian SMART, na odmianach SMART mogą pojawić się rośliny, które wytworzą pędy nasienne, tak zwane pośpiechy, na przykład w momencie wystąpienia długotrwałych chłodów wiosną. Które w późniejszym okresie zakwitną, zawiążą nasiona, i jeśli nie zostały usunięte z pola, osypią się, i w przyszłych latach mogą z nich wyrosnąć burakochwasty. Tak jak mówiłem podczas webinaru, takie rośliny należy bezwzględnie usuwać z pola, tak jak w przypadku pośpiechów, które się pojawiają na plantacjach odmian klasycznych. Jak wspominałem, warto je usuwać w momencie, gdy są w początkowej fazie rozwoju. Takie, takie rośliny możemy wtedy zostawić na polu. Nie ma obawy, że, że wysypią się z nich, osypią się z nich nasiona. Natomiast rośliny, co do których podejrzewamy, że, że mogą już się te nasiona osypać, należy je bezwzględnie wynieść poza pole. Kolejne pytanie. Jaki... Adiowant polecacie i w jakiej dawce do oprysku konwizo. Jeśli chodzi o, o adiowanty, każdy, który jest dostępny w ofercie handlowej, najważniejsze, żeby był to adiowant olejowy. Koniecznie trzeba go dodać, aby, aby zwiększyć skuteczność tego preparatu. Szczególnie będzie to niezbędne w momencie suszy. I przynajmniej dodatkowo, jeszcze gdy na polu występują chwasty bardziej odporne. A, jeszcze dawka. Dawka, najczęściej zalecana dawka to jest 1 litr adiowantu olejowego do każdego z zabiegów tym preparatem. Kolejne pytanie. Zadam pytanie bardzo na czasie, jeśli chodzi o suchą i chłodną wiosnę jak wpłynie na skuteczność nocny przymrozek, na przykład minus 3 stopnie przy zastosowaniu herbicydu. Z założenia nie powinniśmy wykonywać oprysku, jeśli prognozy pogody przewidują, że temperatura spadnie poniżej 0 stopni. Rolnik powinien przewidzieć taką sytuację, szczególnie spadki temperatur poniżej minus 3. Zastosowanie herbicydów w takich warunkach po, powoduje, że są one mniej skuteczne. Dodatkowo herbicydy takie jak, jak takie, które zawierają na przykład urthuro, będą po, powodować fitotoksyczność. Tak jak odpowiedziałem przy pierwszym pytaniu, w takich warunkach, jeśli, jeśli, mm, jeśli występują temperatury poniżej zera, i prognoza pogody przewiduje, że będą się one utrzymywały przez 4-5 dni. Chwasty rosną. Wtedy, tak jak mówiłem wcześniej, zalecałbym podzielenie tej pierwszej z dawek na dwa zabiegi wykonać je w odstępie 2-3 dni. Oczywiście do żadnego z tych zabiegów nie należy dodawać preparatu zawierającego triflu surfuron. Oczywiście mówimy tutaj o odkwaszczaniu klasycznym, natomiast w technologii Convizo Smart dzięki możliwości zastosowania szerokiego, szerokiego okna aplikacji tego preparatu warto przeczekać 2-3 dni do momentu, kiedy te warunki pogodowe będą bardziej sprzyjające. No, i, i wtedy y, ta komosa nie powinna nam y, przeskoczyć tej fazy dwóch, y, trzech par liści i wykonujemy zabieg. Kolejne pytanie. Technologia Convizo świetnie sprawdza się w uprawie striptiil. To jest bardziej komentarz. Generalnie, jeśli przed wschodami buraków są na polu chwasty, no to jedyna różnica w striptilu to wykonujemy pierwszy zabieg glifosatem. Kolejne z pytań, buraki kompletnie nieopłacalne. W wielu niezależnych źródłach podaje się, że produkcja buraków staje się mniej opłacalna w porównaniu do przeszłości. Trudno się z tym nie zgodzić, natomiast my twierdzimy, że przy zachowaniu wszelkich prawideł prowadzących do uzyskania wysokiego plonu, ta opłacalność będzie zachowana. Gdyby była, gdyby była całkowicie nieopłacalna, to w przeciągu kilku lat tak naprawdę buraki by znikły z, z pól. A jednak, jak się spojrzy, ta powierzchnia plantacji od, od szeregu lat utrzymuje się na, poziom, na podobnym poziomie. Trudno sobie wyobrazić, aby plantator siejąc buraki miał jeszcze do nich dokładać. I teraz może właśnie pytania dotyczące nawożenia. Czy dzielić dawki azotu w uprawie buraka? Zasadne jest podzielenie wyznaczonej dawki azotu w nawożeniu buraka, ponieważ nadmierna, nadmiernie wysoka dawka azotu zastosowana przed siewnie powoduje wysokie zasolenie, a siewki buraka są wrażliwe na to. Dlatego główna dawka azotu powinna być podana. Podana w fazie od 4 do 6 liści do momentu zwarcia między rzędzi. Natomiast nie, leż, nie należy zwlekać z zastosowaniem tej, tej dawki pogłównej, ponieważ początkowy rozwój buraka wymaga dobrego odżywienia azotem. Kolejne pytanie. Trzy buraki wymagają odżywienia mikroelementowego. Burak, jak każda roślina, wymaga odpowiednich pierwiastków, które możemy podać dolistnie. W przypadku buraka to jest bor i mangan. Niedobory boru prowadzą do, do zgorzeli liści sercowych i suchej zgnilizny korzeni. Dokarmianie dolistne najlepiej wykonać od fazy. 8-8 ósmego, ósmego, ósmego liścia do fazy zwarcia międzyrzędzi. Kolejne pytanie. Czy potas w buraku zastosować jesienią czy wiosną? <laughs> Burak wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Najczęściej jest uprawiany po pszenicy o zimej. Dlatego po żniwach można wykorzystać ślady. O ścieżkach technologicznych i precyzyjnie wysiać nawozy fosforowe, potasowe. Następnie wykonać uprawę pożniwną i orkę zimową. Dzięki temu będziemy mieli równomiernie rozłożone te nawozy w warstwie ornej. I nie będzie występować nadmierne stężenie soli. W warstwie, w której będą kiełkowały wiosną nasiona. Siewki, siewki buraka są szczególnie wrażliwe na, na nadmierną ilość właśnie nawozów w tej warstwie. Najbardziej szkodliwe są dla nich nawozy potasowe i azotowe, dlatego termin tych, tego tych, tych stosowania tych nawozów warto rozdzielić w czasie. Zbytnie zasolenie gleby prowadzi właśnie do, do braku schodów na plantacjach. Natomiast na glebach lżejszych, bardziej przepuszczalnych, o mniejszych zdolnościach sorpcyjnych zasadne jest podzielenie dawki potasu i pierwszy, pierwsze, pierwszą dawkę dać pod uprawę zimową. Drugą dawkę zastosować wiosną, 2-3 tygodnie przed siewem i ten nawóz wymieszać z glebą. To było już ostatnie pytanie. Tym sposobem kończymy sesję pytań i odpowiedzi. Bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Do widzenia.